Witam w drugim odcinku serii Ford Vlog. Będzie to odcinek dość niezwykły, gdyż z wirtualnych pól bitew przeniesiemy czołg w miejsce realne. Ten czołg, o którym będzie mowa, stoi w Lęborku, a dokładniej w Parku Chrobrego. Ktoś mógłby powiedzieć, że takich monumentów jest w Polsce wiele. To prawda, że jest ich wiele, ale jednak w większości są to czołgi T-34. Ten, który stoi za mną, nie jest jednym z nich. Przenieśmy się bliżej. Być może kilka osób domyśliło się już, co to za czołg. Jest to bowiem unikat na skalę krajową, gdyż w Polsce jest tylko 10 takich maszyn. Ten czołg to IS-2. Jak mówiłem, tych czołgów jest u nas w kraju niewiele. Tak się jednak złożyło, że w samym Lęborku są aż dwa jego egzemplarze. Ten tutaj i w jednostce wojskowej. Na terenie jednostki kręcenie i robienie zdjęć jest jednak surowo zakazane, więc musicie mi uwierzyć na słowo. Jeżeli jednak chodzi o przeszłość tego czołgu, nie jest ona do końca znana. Bardzo prawdopodobnym jest jednak, że tak jak jego brat bliźniak z jednostki, brał udział w działaniach pod Mirosławcem 10 lutego 1945 roku. Działania te miały na celu przełamanie wału pomorskiego. Naszym przeciwnikiem byli Niemcy, a bitwa została wygrana przez Polaków. Zanim czołg trafił na swoje obecne miejsce spoczynku, najpierw przejechał triumfalnie głównymi ulicami miasta. Przejazd 3 km zajął tej maszynie całe 2 godziny, ze względu na to, że nie był do końca sprawny. Ten IS-2 został pozbawiony silnika i skrzyni biegów kilka dni po wprowadzeniu go na cokół. Dodatkowo, żeby uniknąć zjechania czołgu w dół, przyspawano jego koła nośne do gąsienic. Mimo wewnętrznego rozbrojenia wciąż możemy podziwiać działo T-25T 122 mm. Działo to siało spustoszenie na bliskich dystansach. Gracze w World of Tanks będą wiedzieli, o co chodzi. Czołg ten oprócz bitew na froncie przetrwał też jeszcze kilka prób usunięcia go z jego cokołu. Jest kilka ludzi, którzy chcą go usunąć tylko z tego powodu, że jest on produkcji radzieckiej i ma on stanowić pamiątkę po Armii Czerwonej, a nie walkach Polaków. Jest to absolutnym kuriozum wobec jego wartości historycznej i kolekcjonerskiej. Na dziś to wszystko. Ja się żegnam. Cześć.